ale gówno! Przed wami szyderczy skrót polskiego slashera, przy którym ktoś na pewno zaśnie. Zapraszam. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, nikt się nie dowie o waszym uzależnieniu od YouTube'a. A teraz wybierzemy się do lasu. Bez smartfonów. No, God, please, no! Gdzieś w lesie, za czasów, gdy Poczta Polska jeszcze się starała, Messie Grucha próbuje dostarczyć list, ale perfekcyjna pani domu nie słyszy dzwonka, bo go nie ma. A oprócz tego jest zajęta praniem brudnych szmat we krwi. Z piwnicy dochodzi niepokojący dźwięk ludzkiego rzężenia i zamiast zignorować to i stamtąd uciec, jak zrobiłby to każdy normalny człowiek XXI wieku, pan listonosz jak ostatni kretyn próbuje pomóc. No i masz za swoją głupotę, czubie. 30 lat później od wtedy małolaty zjeżdżają się na obóz offline, gdzie muszą oddać wszystkie urządzenia elektryczne i przetrwać bez nich przez cały tydzień. Julia Wieniawa tutaj gra? Ale zajebiście, powiedział nikt nigdy. Podczas ekscytującej odprawy zostają losowo przydzieleni do swojej grup, a kapitan Amish prawie popuszcza w swoje kuse portki z podniecenia. Jeśli miałby tak na szybko wskazać, kto najprawdopodobniej z nich rucha drzewa, to... Gdy wieczorem wszyscy ostro się integrują i odpowiadają na ważne życiowe pytania... Z keczupem, z musztardą? W domu z początku młoda kobita udaje starą kobitę ciągnącą dzika z tektury i oboje lecą na mordę do piwnicy, w samą porę na kolację tamtejszego lokatora. Nie boi się tak samemu po nocy wychodzić? Sandały by chociaż założył. Nazajutrz po zebraniu drużyny ruszają w las, a tam gdzie zgrabna dupka, a tam i porównywanie siusiaków. Ej, a nogi też czasami golisz? Bartek, zostaw go. Może po prostu lubisz to budzić do... Fatality. Przy opatrywaniu kutafona, który prawie otarł się o śmierć, Julia wyciąga kosę, sugerując, że jest twardą laską, a gdy Julek idzie spuścić z kija, zauważa nagle zeżartego do połowy jelenia pół metra od niego. Równie dobrze możesz sobie wsadzić te okulary, gdy pani kapitan przeprowadza sekcję zwłok patykiem, Julia zauważa nagle coś niepokojącego. Ale nic o tym nie wspomina, bo to mało istotne. Ruszają dalej w drogę, a kamera przez kolejną minutę jedzie powoli w górę, ukazując przerażający, makabryczny i diabelski widok Jeff. Wszyscy rozkładają swoje namioty, ale słodka idiotka oczywiście teatralnie pokazuje, że nie umie i potrzebuje pomocy męskiego i naiwnego frajera, który zrobi to za nią, gdy ona pójdzie się kąpać. Chociaż w sumie skoro ona wysługuje się nim, to ja już nie wiem, kto tu jest idiotą. Gdy wieczorem zwierzają się ze swoich grzechów, za które tu trafili, czyli głównie za siedzenie w necie... Nagle w pobliżu przebiega jakiś tajemniczy zwierz, więc pani kapitan idzie to sprawdzić swoim niezawodnym patykiem i odkrywa najgorsze. Lisa, który próbuje wydłużyć film nic nie wnoszącą sceną. Zaczynam się bać. Mimo tytułu większość obozowiczów zdecydowanie zasypia, więc dzwoni na policję! Ale niepokorny Daniel wychodzi zapufać fajeczkę nad rzekę, gdzie dołącza do niego Blondie, która od razu wyskakuje z gumowcem. Wiesz, co to jest? Och, ta dzisiejsza młodzież. Podoba mi się. Rozdziewicza go w 5 sekund i porzuca jak zużyte gacie, a zgodnie ze świętymi zasadami horroru za karę odwiedza go Boba i robi z niego śpiworowy sorbet. Deser jest pyszny. Polecam. Kolejnego dnia Julia flashbackuje sobie do pięknego dnia, gdy zginęła jej rodzina, a po szybkim dochodzeniu znajdują zrzuconą skórę węża i ślady krwi na drzewie. Ale pani opiekunka uspokaja, że to tylko taka żywica tylko. Potem dzielą się na dwie grupy, jedna z nich zostaje na miejscu, a druga idzie w stronę bazy. A podczas wędrówki Julek zaczyna wymieniać wszystkie horrorowe klisze. Ciekawość, niedowierzanie, pewność siebie, nieatrakcyjni nigdy nie przeżywają. 5. Seks. No i 6. Rozdzielanie się, czyli dokładnie to, co w tym momencie robimy. O nie! Gruby zyska samą świadomość i próbuje zburzyć czwartą ścianę. Snajper, zdejmij go. A, nie mam tu żadnego mikrofonu. I nie znam żadnego snajpera. No, nieważne. Trafiają do jedynego domu w promieniu planu zdjęciowego, ale nikogo nie ma. Jednak słyszą jakiś ruch poniżej i jak na dżentelmena przystało, Julek się nie wyrywa i puszcza panie przodem. A na dole czekają na nie dwie wiadomości.
Dobra jest taka, że Daniel się znalazł. A ta mniej dobra jest taka, że już raczej nie porucha. Wtedy na chatę wbija nagle Boba Fett as fuck i cała trójka chowa się w piwnicy. Po czym Julek i Julia uciekają, ale pani Iza po jednym spojrzeniu na dzwoniący telefon zostaje, żeby bohatersko zdechnąć. Tymczasem pozostała dwójka... Zawsze wiedziałem, że jestem gejem. Mnie też zawsze wrzucają do jednego wora. Że głupia, że blondi. Ej, to nie tak. Dobra, to dokładnie tak. Bartek otwiera się jeszcze bardziej, opowiadając o problemach ze swoim ojcem, ale gdy odwraca się z powrotem do blondi, czeka go mała niespodzianka. Mimo, że Boba dopiero co był u siebie na chacie, to zdążył się tu teleportować, bezszelestnie zakraść i zrobić z niej szaszłyka. Bo najwyraźniej oprócz bycia ekstremalnie opasłym wieprzem jesteś ninją posiadającym supermoce. Albo... Ej, nie tak się topi marzanne! Trochę szacunku na tradycji! Zosia i Giuliano znajdują drugi dom, w którym jak się okazuje pan listonosz chilluje na emeryturze i zna też całe origin story opasłego wieprza, a tak naprawdę dwóch opasłych wieprzy. Dawno, dawno temu byli dwójką szczęśliwych bliźniaków, bo z reguły bliźniaków jest co najmniej tylu, mieszkających z mamą, aż pewnego popołudnia nieopodal ich rezydencji rozdupcył się meteoryt, a chłopcy w tajemnicy zabrali jego fragment i schowali pod łóżkiem. W nocy jednak kosmiczny kamień pękł i wydobyła się z niego żywa czarna ciecz. Venom! I zawładnęła nimi, przeistaczając ich w dwa obleśne, nienachapane obżartusy, więc matka trzymała ich w piwnicy i karmiła, bo wstyd takich pokazać sąsiadom. Zapytacie, jak pan Zbrojewicz stamtąd uciekł i dlaczego wciąż mieszka nieopodal dwóch kanibali? Tego nie zdradza, ale podejrzewam, że miał układy ze scenarzystą. Baltuś tymczasem uciekając trafia na kościół, w którym Piotr Cyrbus grzecznie wysłuchuje jego historii, a potem wali go w łeb, krępuje i zakłada mu knebel. No hej. Wyczuwam Pulp Fiction. Książę parafrazuje słowa innego mundrali ze śmiszną czapką na obie, mówiąc, że zna takich jak oni są jak zaraza, wciągając w to innych. Gdy na zewnątrz gruby odpala rozdrabniarkę gałęzi i oddziela księdza od jego ślicznych mokasynków. Bartek uwalnia się i chowa w konfesjonale, ale wieprz go znajduje i wtedy następuje cięcie. Pan donosiciel oczywiście nie ma telefonu, więc Giulio i Giulietta ruszają odbić telefon Daniela, wybierając metodę dywersji. Ale powodzenie tej misji zależy od odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie. A ty umiesz biegać? To nie było zbyt miłe. Ale konieczne. Po uskrzydlającym buziaku Julek idzie odwrócić uwagę grubasa w najbardziej polski możliwy sposób. Otwieraj ty chuju garbaty! W tym czasie Zosia przeszukuje to, co zostało z Daniela i znajduje telefon, ale gruby ją nakrywa, ściąga z powrotem i podnosi do przeglądu. A wtedy przybywa żółty wojownik i wrzenia mu kosę w smalec. Ale za przezywanie traci niezor. Pewnie inaczej wyobrażał sobie swój pierwszy pocałunek. Gdy odzyskują przytomność, Zośka pożycza na moment rękę Daniela, żeby odblokować telefon i udaje się jej. Ale i tak pada bateria. I jak oni teraz udowodnią wszystkim, że świetnie się bawili na obozie bez dostępu do Instagrama? Julek próbuje coś powiedzieć, ale bardzo ciężko go zrozumieć. No mów wyraźnie, języka w gębie nie masz! Po kłótni na migi spełnia w końcu jego życzenie i przekręca kluczyk w brzuchu, żeby nie chodził bez sensu na jałowym. A później uwalnia się przy użyciu filmowego noża, ukośnik wytrycha. Ma już zwiewać, ale nagle postanawia, że ten film potrzebuje sceny zemsty za dwóch kolesi, których ledwo znała. Więc chwyta za maczetę i robi sito z jednego brzydala, po czym leci przez las jak samolot. Tymczasem ktoś majstruje przy drzwiach rezydencji pana donosiciela, który nie rusza się z fotela nawet na dwójkę. I gdy drzwi już mają się otworzyć, oddaje strzał! Po czym okazuje się, że to tylko Bartek. Olaf Lubaszenko natomiast opowiada swoją autobiografię z perspektywy policjanta stacjonującego w lesie koleżance od lodów, która ma go już dosyć. A za chwilę jego radiowo spotrąca Zośka i ruszają w trasę. W czasie jazdy coś wpada im pod koła i oczywiście okazuje się, że to drugi spaślun. Ale dzięki bystrości aspiranta i jego świetnemu refleksowi zostaje po nim sterta dżemu i dwie krzywe nogi. Heroinę wybije okno i siada za kierownicą, ale jak na zawołanie nie chce odpalić, a gruby włazi powoli na dach. Zamiast błyskawicznie zdjąć ją przez szybę w drzwiach. Jednak w ostatniej chwili odpala i zrzuca grubego jak niechciane kilogramy. Po namyśle jednak zawraca i przejeżdża go kilka razy dla pewności, a później wjeżdża tytuł.
oglądałem to od tyłu? Wieczorem jednak obaj bracia ożywają, bo nic nie wygląda bardziej hollywoodzko niż sugestia sequela w filmie, który nie odniósł sukcesu. I tak właśnie wygląda pierwszy polski slasher, który nie jest ani pierwszy, ani szczególnie udany. Ale jednak fajnie, że powstał, bo potrzebujemy więcej takich filmów polskiej produkcji. A w szczególności ja. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz i udostępniajcie dalej. To naprawdę istotne! Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!